Słuchajcie, z ostatniej chwili. Przyszedłem na swój staw przy tym pomoście tutaj, dokładnie tam, wyrywać chwasty, tak? Jest bardzo niekorzystny wiatr. Słuchajcie, przyszedłem nad wodę, żeby powyrywać te krzaki i patrzcie, co tu pływa. Jak się przyjrzycie, na tafli wody widać spławik. To jest spławik żywcowy. I ratujemy rybkę i w międzyczasie pospinningujemy, bo ostatnio było mroźno. I zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy w ogóle, co to jest za rybka. Słuchajcie, ratujemy tą rybkę. Musimy ją uratować. Nie ma ściemy. Ratujemy zwierzęta, jak im się krzywda dzieje. Słuchajcie, ja sobie rozwinę podbierak i spróbuję ją podebrać za spławik. Nie wiem w ogóle, co to za ryba jest. Jaka wielka. Przede wszystkim jaka wielka. Zbliżam się do niej powoli, bardzo powoli, dlatego, że już miałem wcześniej ustawioną Tom. Wcześniej miałem ustawioną, wiecie co, kurs na ten spławik. To jest spławik żywcowy, patrzcie. Tutaj jest. Widać go czy nie? Widać. Jest. Tutaj. Tutaj jest. Słuchajcie, postaram się tą rybkę. Na razie dryfuje, dlatego że chce, żeby się oswoiła ryba. Na przykład, nie? Dobra. Słuchajcie, też chcę na pewno pomóc tej rybce. Odpływa. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Czekajcie, muszę sobie tutaj od razu naszykować ścierę, żeby przykryć jedną rzecz. A mianowicie kołowrotek muszę sobie otulić. Dobra. I gitara. Słuchajcie. I jedziemy. Teraz powolutku będę podpływał do tej ryby. I chcę zadziałać jak najszybciej. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, ratujcie rybki. To już jest moja druga rybka. Tutaj na stawie wyciągnięta, tak właśnie, o. Raz był bardzo malutki spławik, a to jest bardzo duży spławik. Podbierak mam naszykowany obok. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. W ogóle to ona nie musi zareagować negatywnie na mnie. Jestem obok niej. Spławik żywcowy. Słuchajcie, spławik żywcowy. Słuchajcie, muszę sobie tu nogę do góry podnieść. O, żeby mnie było widać. O kuźwa. O kuźwa. Szczupak. Szczupak to jest szczupak. Widzę go. O, cię kręcę, ale bajer. Słuchajcie, nie będzie łatwo. Szczupak. Szczupak, ja pierdzielę. Już mnie zobaczył. Szczupak. Słuchajcie, on się nieziemsko szybko porusza. Spróbujemy być szybsi od niego. Ale idzie pod wodę ze spławikiem. Jest już na pewno wycieńczony. Ale rybsko. Ale rybsko. Kuźwa, słuchajcie. Jest ciężko, jest niezwykle ciężko. Musimy już działać szybko. Mam nadzieję, że się nie spłoszy zbyt mocno, jak do niego podpłynę. Słuchajcie, jest bardzo zmęczony. O, cię kręcę. O, cię kręcę. Ale poszedł. Ale poszedł, straciłem go z oczu. Dobra, jest. Jest, dobra. Jest, widzę go. Słuchajcie, co to za rybsko. Spróbuję spinningiem podhaczyć. Jak myślicie, spinningiem dam radę podhaczyć? Szybko. Spróbuję podhaczyć spinningiem sam spławik albo samą rybę. Zobaczymy, co będzie. Najlepiej, żeby to była blacha. Mam taką ową blachę. Słuchajcie, poszedł zaś pod wodę. Kuźwa, straciłem go z oczu. Zaraz woda się uspokoi, powinienem wypłynąć. On. Słuchajcie, to jest niezwykle duża ryba.
Jest, poszedł tam. Słuchajcie, spróbuję go podczepić na spinning. Trzymajcie kciuki. Oczy pierdziele, co za rybsko. Kuźwa mać. To jest potwór, a nie ryba. Nie, woblera nie, blachę. Potrzebuję blachy. Jak najszybciej. Ej, bo mnie znosi w krzaki. Słuchajcie, idzie tam. To nie jest ryba, to jest monsum. To może być szczupak, który spiął się komuś na żywca. I teraz po prostu zdechnie, jak go nikt nie odeczepi. Słuchajcie, już zbiorę sobie szybko jakąś blachę. O, tutaj mam blachę. Tak, tu? Te duże i te małe, tak. Słuchajcie, blachę. Wędzne blachę. O. Dużą blachę jakąś. Taką z kotwicą. I spróbuję drania podczepić. No muszę jakoś, no trudno, trzeba go uratować. Słuchajcie, trzeba go uratować. Zaraz poszedł pod wodę, jest tutaj. Nie, jest tutaj, sorry. Mam nadzieję, że go podczepię. Jego, a nie blachę. Jego, a nie spławik, dlatego, że jak już go złapię i mi się gdzieś przypnie, będę miał większe szanse, żeby go wyciągnąć. Jeden celny rzut, słuchajcie. I mamy szczupaka. Dobra, jest. Wędka zapięta. Słuchajcie, przepraszam was, że sobie tutaj ją tak postawię, chociaż nie. Nie będzie nic zasłaniać. Idziemy po szczupaka. Słuchajcie, jeden konkretny rzut, żeby go zaczepić. Nie wiem, jaki jest grunt w tym spławiku. Nie wiem, jaki jest grunt. Powoli się do niego zbliżę. Ale tak, żeby nie zaczął odpływać znowu. I jeden celny rzut. Zaś zwiewa. Dobra, działam. Słuchajcie, jeden celny rzut. Jeden celny rzut. Jeszcze mi się kotwica zapięła. Dobra. Mam kotwicę. Przeszło obok. Przeszło obok, jeszcze raz. Ty, to jest szczupak, ale nie byle jaki. Próbuję go podczepić nad kotwicę. Idzie równo. Nie, no ucieka, no przecież on jest wielki. Tak, tam jest, patrz, widzisz? No, spławik idzie. Jak się zaczepi o te, jakby się zaczepił o trzciny, to by było mi lepiej. Mam dwa. Jest! Ale byk! Mam go! Kurde, puścił, czekaj! Miałem go, bo zaczepił się. Ale ruszcie, jaki byk! Słuchajcie, ucieka nam w krzaki, nie za dobrze. Wiem! Ach, byk jak cholera, słuchajcie. Kuźwa! Tam poszedł. Dobra, widzę go. Ale miałem go już, czułem go, byk jak nic. Stoi.
O kurde! Ale byk! Wiem właśnie, spróbuję go zahakować, ale teraz to go straciłem z oczu. Nie, nie! Tutaj poszedł. A jaki lin mi wyskoczył? No. Słuchajcie, idę go poszukać i zaraz dołączymy, także poczekajcie.